Cześć! Za 10 dni minie rok od momentu, kiedy tutaj przyjechaliśmy. Przyciągnęłam mojego męża na plan, bo chcę wam opowiedzieć o tym, jak to się stało, że tutaj się znaleźliśmy, bo wielu z was pyta o to, na jakiej wizie jesteśmy, dlaczego tu jesteśmy, na ile tu jesteśmy, więc dzisiaj odpowiedź na te pytania. I przy okazji podzielimy się jeszcze kilkoma refleksjami na temat tego roku w Stanach, na temat tego, co się wydarzyło, jak było, no i oczywiście jak w tym momencie odbieramy ten kraj. Zapraszam! Opowiedzcie mi panowie, niech się raz nareszcie dowiem, co to jest to słynne USA. Tam macie ciotka 2 miliony, tam mieć możesz 4 żony i to wcale nie jest takie złe. Od czego się zaczęło? Zabrzmi to banalnie pewnie, ale zaczęło się od marzeń. Od marzeń mojego męża, bo to on jest fascynatem tego kraju i to on przez cały nasz związek gnębił mnie, że musimy tu przyjechać, bo on chce studiować w Stanford, bo on chce zobaczyć ten kraj, chce go pozwiedzać i chce po prostu poczuć trochę klimat tego miejsca. Ja mówiłam absolutnie nie, bo uważałam, że Ameryka to a. głupi ludzie, kicz, kultura masowa, przepych i oczywiście American Dream nie istnieje. Po czym zaraził mnie swoimi marzeniami. Zaczął mi uświadamiać, że myślę bardzo stereotypowo, że przecież Ameryka to również historia i kultura. No i prawda jest taka, że dopiero w momencie, kiedy zaczęłam studiować kulturę współczesną, dokładnie tak się nazywał kierunek, zdałam sobie sprawę, że no Boże, przecież to właśnie tutaj powstały wszystkie fantastyczne musicale, to właśnie tutaj powstał jazz, który tak bardzo kocham, to właśnie tutaj cała kinematografia i generalnie kultura współczesna, do której tak bardzo bije mi moje serce, a ja zapominam o tym i jakby myślę tylko i wyłącznie faktycznie o tych głupich reality show i o jakiejś takiej właśnie kulturze masowej, która atakuje nas i zapominam o tym sercu Ameryki, które przecież jest tak piękne. No i tak podzieliłam marzenia mojego męża i stwierdziłam, że to jest dobry pomysł, wyjedźmy. Jak to się stało, że tu jesteśmy? Mój mąż nam to wszystko załatwił. Zaczęło się od tego, że przyjechał tutaj na pierwszą delegację do Atlanty. I dlaczego ci się spodobała ta Atlanta? Przede wszystkim spodobał mi się inny styl życia. Duża bliskość natury, która jest na wyciągnięcie ręki. Da się żyć wśród natury, a mieszkać w dużym mieście. Jest to... To jest sposób, w jaki Amerykanie żyją. Ja przyjechałem do tej Atlanty, od razu uderzyło mnie to, że jest ciepło. To był listopad. Że w listopadzie chodzi się w podkoszulku, że do naprawdę monumentalnych pomników przyrody jest bardzo blisko, do rezerwatów przyrody jest bardzo blisko, że ta przyroda sama w sobie jest zupełnie inna. Pamiętam swoje wrażenie z lądowania na lotnisku w Nowym Jorku, gdzie po raz pierwszy zobaczyłem amerykańską ciężarówkę i tak sobie pomyślałem, jejciuś, tu jest jak w filmie. I naprawdę po tym roku myślę, że jest jak w filmie. No i po przyjeździe faktycznie Olek opowiedział mi o tych swoich wrażeniach i stwierdziliśmy, że dobra, no to jeżeli jesteśmy w stanie, to zróbmy coś z tymi marzeniami i spróbujmy je spełnić. Ale prawda jest taka, że to mój mąż cały czas próbował je spełnić, bo ja tylko mówiłam, że okej, możemy jechać, ale załatw nam to. Próbowaliśmy po prostu dostać wizę w loterii wizowej. 3 razy próbowaliśmy, za każdym razem nie wypał. No ale mój mąż był często delegowany do Stanów. Zaczął walczyć o projekt, który będzie mógł robić tutaj na miejscu. No i tak dostaliśmy pierwszą propozycję wyjazdu, uwaga, do Ohio. Spakowaliśmy rzeczy, wynajęliśmy nasze mieszkanie, które wynajmowaliśmy w Warszawie. Ja powiedziałam, że to jest świetny moment, bo Hania wtedy miała 2,5 roku i ja nie pracowałam, więc nie musiałam z niczego rezygnować, żeby się tutaj przenieść, więc moment idealny. No i na 2 tygodnie przed wyjazdem powiedzieli nam, że nie lecimy. Tak. I
nagle musieliśmy wszystko odkręcić. Musieliśmy znaleźć nowe mieszkanie, musieliśmy powrotem kupić rzeczy, które wcześniej sprzedaliśmy. Więc no, była sytuacja trochę niewesoła i ja, szczerze powiedziawszy, po tej całej historii już odpuściłam. Ale mój mąż nie. Pół roku później dostaliśmy propozycję wyjazdu do Rally i w rezultacie zamieszkaliśmy właśnie tutaj pod Rally, czyli w Kerry. No i jesteśmy tutaj rok i teraz... Relatywnie szczęśliwi. Tak. Teraz jeszcze kilka słów o naszym pierwszym miesiącu, bo pierwszy miesiąc bycia w Stanach z małym dzieckiem, mieszkania w hotelu jest chyba naszym najcięższym doświadczeniem z całego tego roku i takim doświadczeniem, którego nie chcielibyśmy powtarzać. Pamiętam mojego męża, który powiedział, że jeżeli miałbym to zrobić jeszcze raz, to bym tego nie zrobił. Właśnie przez ten miesiąc pierwszy. To chyba teraz już bym tak nie powiedział. Idę sobie. Idzie w boku! Ania! Dołączyła do nas Hania. Moje pierwsze wrażenie po przyjeździe, jak wysiadłam z samolotu, to już wiedziałam, że nie mieszkamy w mieście, tylko w lesie. Bo wlecieliśmy w totalny bur, dosłownie. Więc szczerze powiedziawszy, byłam przerażona, co ja tu będę robić. Przecież no, ja jestem dziewczyną miastową i się nie odnajdę w takim klimacie. Po drugie, jak już wsiedliśmy do autobusu i zobaczyłam tak mniej więcej tylko okolice, to stwierdziłam, że tak, jest A, pusto strasznie, B, ekskluzywnie i C, ładnie. Pierwszy miesiąc oczywiście standardowo był bardzo ciężki psychicznie. Pozostałam sama z dzieckiem w hotelu na całe dnie. Mój mąż ogarniał nie tylko pracę, ale też wszystko poza nią, całe nasze życie. A ja próbowałam ogarnąć się w Stanach. I życie Hani. I życie Hani, dokładnie. Hania ma bardzo poważną alergię na mleko i na orzechy, co nie ułatwiało robienia zakupów, a teraz jeszcze musicie dodać do tego fakt, że Hania jest bardzo ruchliwym, energicznym dzieckiem, które nie potrafi spokojnie siedzieć. Generalnie nie byłam w stanie w ogóle zrobić zakupów, w ogóle przeczytać żadnej informacji na ulotce, bo dziecko po prostu cały czas zawodziło. A jakoś musiałam ogarnąć ten temat. Dodatkowo oczywiście nowe drogi, nowe miejsce i kolejna rzecz, która po prostu dolała oliwy do ognia, było bardzo, bardzo gorąco. Przyjechaliśmy tutaj końcem czerwca, początkiem lipca. Było tutaj prawie 40 stopni. Na placu zabaw zero ludzi. Do nikogo nie można było się odezwać. Zostałam po prostu sama z dzieckiem w hotelu, w którym nie ma co robić i nie masz możliwości wyjścia na zewnątrz i nic nie znasz, więc depresja gwarantowana po miesiącu. Potem wszystko się odmieniło, bo poznałam Olę, którą serdecznie pozdrawiam, w bibliotece i od tego momentu wszystko zaczęło się zmieniać. No to tata, jak wyglądał organizacyjnie pierwszy